Patrząc na to, ile i w jakim tempie filmów kręci Woody Allen, oczywistym jest, że nie wszystkie z nich są godne uwagi. Ta wręcz sinusoidalna tendencja jest widoczna zwłaszcza w ostatnich latach, i każdy kolejny rok to jest moja cicha prośba, ciche marzenie, żeby tym razem nastąpił ten dobry rocznik. Jednak po udanej ubiegłorocznej magii w blasku księżyca, krzywa najwidoczniej musiała powędrować w dół. Już od pierwszych chwil coś jest nie tak. Bowiem początek to zbiór zdecydowanie za krótkich scen, połączonych bardzo często z nienawidzonym przeze mnie przenikaniem, co utrudnia filmowi wejście na właściwe tory. Jednak dzięki aktorom, którym przyjdzie film dźwigać do samego końca, w którymś momencie to się udaje i możemy. No nie, w sumie nadal nie możemy, a to wszystko przez wystający brzuch Phoenixa. Serio. Jest tak. Widoczny, tak rzucający się w oczy, że w niejednej scenie nie byłem w stanie się skupić na tym, co się dzieje, po prostu patrzyłem na to, jak wygląda ten aktor. Jest to mocno, mocno rozpraszające, mocno wybijające z rytmu, ale mniejsza, duet ze Stone i tak tworzy znakomity, i to się oglądało mi bardzo przyjemnie do momentu pojawienia się właściwego tematu filmu. Do tej pory wszelkie odnośniki do literatury czy ogółem sztuki u Allena budziły we mnie podziw i zainteresowanie, a tutaj ponowne sięgnięcie Podostojewskiego jedynie odpycha. Choć wątek jest poprowadzony sprawnie, tyle że no nie daje zmyć tego posmaku, że jest to powtórka z rozrywki. Osoby, które mają już za sobą seans Wszystko gra, raczej nie mają czego tutaj szukać. Do tego cytaty czy nawiązania, którymi jak zwykle szafuje tutaj Allen, wypadają... Akurat w tym filmie wyjątkowo niezgrabnie. Nie trafiają tak jak dotychczas punkt i nie podkreślają intelektualizmu opowieści, a jedynie tworzą wrażenie, że autor chciał się popisać jakby znajomością, iluzoryczną znajomością nazwisk czy cytatów. No i budzi to pewne skojarzenie z wyśmiewaną przez dema sceną z chłopaka z sąsiedztwa. Mimo wszelkich zarzutów nieracjonalnego mężczyzny ogląda się dobrze i można go polecać, chociaż głównie osobom, które nie miały za dużej styczności z filmografią tego reżysera. Dla fenomenalnej. Ton, można po ten tytuł sięgnąć, jednak niekoniecznie wybrać się do kina. Ode mnie 5 na 10.